Dobry wieczór, Igrzyska Wolności. Cześć. Okej, wciąż jesteście z nami, super. Słuchajcie, jak na każdym najlepszym... Jak w Kanie Galilejskiej, tak? Najlepsze wino zostało na koniec. Power Speech'e to jest taki znak firmowy Igrzysk Wolności i muszę powiedzieć, że w tym roku jestem wyjątkowo dumny i zaszczycony, że udało nam się zmontować taki genialny skład. Jak widzicie na planszy, to są wartości naszego pokolenia. To nasze pokolenie jest niezdefiniowane wiekowo, chociaż zobaczycie ludzi z wyżu demograficznego, ale myślę, że zgodnie z tym, co mówił wcześniej Trzaskowski na tej scenie, to jest jednak trochę kwestia mentalna, więc myślę, że bardzo wielu z was, niezależnie od metryki, odnajdzie się w tym, co zostanie tutaj powiedziane. Konwencję znacie, 8 osób, 8 minut, no i myślę, że wyjdziecie wzruszeni. Olga Drenda, pisarka, eseistka, tłumaczka, absolwentka etnologii i antropologii kultury UJ. Interesuje się echami czasów transformacji ustrojowej oraz antropologią życia codziennego. Autorka książek Duchologia Polska, Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Wyroby. Pomysłowość wokół nas. I Olga wysłała mi tytuł swojego wystąpienia. Nie wszyscy wysłali. Z nadzieją, ale bez złudzeń. Olga Drenda. Czy mnie słychać? Chyba tak. Bardzo mi miło Państwa tutaj widzieć i chciałam zacząć od tego, że tytuł tego spotkania jest bardzo poważny i zobowiązujący wartości naszego pokolenia, a ja mam pokoleniowy odruch, widząc tak poważne i zobowiązujące tony. Jest to pokoleniowy odruch zamiany wszystkiego w żart. I od razu myślę o tym, że jak śpiewał zespół Kombi, każde pokolenie ma własny czas. Ale teraz na serio zastanówmy się, jaki to był czas. Bo przecież mówimy i osoby, które będą występować razem ze mną na tej scenie, to przedstawiciele pokolenia, które w przełomowym momencie, w 1989 roku, było mniej więcej w okolicach wieku przedszkolnego. Więc mówimy o takim czasie, w przypadku moich rówieśników, który okazał się bardzo bogaty w wydarzenia, które budziły wielkie emocje, wielkie nadzieje, ale które często trzeba było zweryfikować, które trzeba było zrewidować ich ocenę. Dlatego myśląc o postawach, które wynikły z tych dziwnych czasów i patrząc wstecz, podsumowując mniej więcej, jakie mogą być te wartości mojego pokolenia, dochodzę do tego, że tak jak w tytule mojego przemówienia, to jest postawa postępowania z nadzieją, ale jednocześnie bez złudzeń. I zaraz wyjaśnię, co przez to rozumiem. Zajmuję się codziennością lat 90. w mojej pracy i im głębiej wnikam w ten świat, im więcej mam z nim do czynienia, tym więcej podziwu mam dla naszego społeczeństwa w ogóle. Bo trzeba przyznać, że jeżeli wkłada się w coś tak wiele entuzjazmu, jak w tworzenie nowego, lepszego życia, a rzeczywistość zaskakuje, okazuje się bardziej skomplikowana i mniej różowa niż przewidywaliśmy, to bardzo łatwo jest się załamać, bardzo łatwo jest popaść w jakieś odruchowe reakcje, odwrócić się, uciec, zaprzeczać. To się mogło stać, bo walka o wolność, o wspólną sprawę zmieniła się w niekończące się wojenki o różnego rodzaju partykularyzmy, o władzę, o zyski. Ludzie, których traktowano jak żywe pomniki, okazali się po prostu ludźmi, często rozczarowującymi, często pełnymi wad, często niespełniającymi naszych oczekiwań. No i przełom wreszcie przyniósł nie tylko wolność, ale też długie i trudne konsekwencje, utratę stabilizacji, dla wielu biedę, dla wielu niepewność. Więc im więcej czasu spędzam w tej naszej niedalekiej przeszłości i im bardziej patrzę krytycznie, ale też doceniając wiele rzeczy na nasze przeszłe lata i myśląc właśnie o moim pokoleniu, to tym mocniejsze dowody widzę na pewien powszechny stan umysłu, który określiłabym jako coś pomiędzy umiejętnością adaptacji a hartem ducha.
Z nadzieją, ale bez złudzeń, czyli gdy kieruje nami nadzieja, to myślę, że następuje takie troszeczkę przesunięcie współrzędnych, że nasza głowa jest tutaj, a nogi cały czas są tutaj. Rozumiem przez to to, że myślimy i działamy tak, jakbyśmy już byli w tym trochę lepszym, normalniejszym świecie docelowym, który mamy gdzieś tam w naszej perspektywie, natomiast nasze nogi jeszcze niosą nas jakby na autopilocie. Ale jednocześnie nie dajemy się temu pogrążyć i postępujemy tak, jakby już było normalnie, pomimo tego, że jeszcze nie nastąpiła ta aktualizacja systemu. Jest jakby różnica między hardwarem i softwarem. Co jednak zrobić, żeby nadzieja nie okazała się matką głupich, żeby nie popaść w sytuację tego chłopca z mema, który powtarza, kim jesteś, jestem zwycięzcą, pomimo tego, że wiemy, że on uwierzył w zaklęcie, które nie działa. Po pierwsze trzeba pamiętać, że to, o czym mówię, to jest tryb tymczasowy, który ma pomóc nam przejść przez jakiś najgorszy moment, poniekąd z zasłoniętymi oczami częściowo, jakbyśmy szli w tunelu, tak żeby nie rozproszyło nas niebezpieczeństwo. A potem konieczny jest reality check, sprawdzenie, czy przypadkiem nie błądzimy, czy nie kluczymy gdzieś bez sensu, czy jesteśmy cały czas na właściwej drodze. A kolejny warunek to jest druga połowa mojego wystąpienia, czyli ten brak złudzeń. Brzmi to strasznie, być może, brzmi to pesymistycznie, ale ja rozumiem to przede wszystkim jako roztropność. Jako taki realizm, który towarzyszy nadziei, tak jak taki ciężarek, który przypina się do baloników, żeby one nie odleciały za daleko. I mam tutaj na myśli taką roztropność, która podpowiada, żeby nie inwestować całej swojej wiary w różnego rodzaju zbawców, cudotwórców, w różnego rodzaju ugrupowania, idee, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, że nikt nie przyjdzie i nie zrobi porządku, nie odmieni nam cudownie świata. Pamiętam, że z przeszłości, i myślę o tym bardzo ciepło i myślę o tym z dużym respektem, że bardzo często postacie na świeczniku jakby traktowano z niedużym kredytem zaufania, że trzeba było sobie na niego zarobić. Nie jak idoli. Nie był to cynizm, ale realizm i wiedza, że nikt nas samych przede wszystkim w niczym nas nie wyręczy. Na początku wspomniałam też o odruchu żartu, o tym, że jest to odruch pokoleniowy, żeby wszystko zamieniać w żart. Ironia i dystans nie mają dzisiaj najlepszej prasy. Mówi się, że one uniemożliwiają zaangażowanie się w jakąś ideę na serio, że uniemożliwiają faktycznie włożenie swoich sił i emocji w jakąś inicjatywę. Ale ja jednak chciałabym ich bronić, bo kiedy one nie zmieniają się w taką betonową zbroję albo kiedy nie zmieniają się w taką strategię zaczepnej walki i odruchowego atakowania wszystkich, to wtedy używane z umiarem one dają nam raczej bufor, który nas chroni na różnego rodzaju ostrych zakrętach i przed nieprzyjemnymi kantami rzeczywistości. Pomagają też sobie wyrobić przydatny sceptycyzm, który daje nam dystans i daje nam ochronę przed sprzedawcami różnych magicznych garnków i magicznych idei. To wszystko, o czym mówiłam, to traktuję jako faktycznie przydatne wyposażenie, jako rodzaj mądrości na kryzysowe czasy, z których nadejściem zawsze należy się liczyć. I prawdopodobnie należy się ich spodziewać coraz bardziej już wkrótce. Kiedy byłam młodsza, przypominam sobie, że dorośli lubili powtarzać, że moje pokolenie to są dzieci szczęścia, że jesteśmy szczęśliwi, mogąc żyć w wolnym i normalnym kraju. I ja myślę teraz, że ze szczęściem bywa rozmaicie, że bywa z tym lepiej albo czasem gorzej, że nie jestem pewna do jakiego stopnia oni mieli rację, a na ile były to ich własne życzenia i rozczarowania, wyraz ich własnych życzeń i rozczarowań, ale myślę, że jak w polskim powiedzeniu o relacji szczęścia i rozumu, to myślę, że o ile z tym szczęściem bywa różnie, to z pewnością mogę powiedzieć, że nie brakuje nam rozumu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Było rzeczywiście wielu kandydatów na Mesjaszy, ale wygląda na to, że zbawienie jest chyba gdzie indziej. Stanisław Ubieński, ukraińista i kulturoznawca. Zamiłowania przyrodnik. Publikuje m.in. w Tygodniku Powszechnym.
Gazecie Wyborczej, Dwutygodniku. Autor trzech książek: Pirata Stepowego, 12 Srok za Ogon, Książki o Śmieciach. Prowadzi bloga Dzika Ochota. Stanisław Łubieński. Dzień dobry. Nazywam się Staszek Łubieński i piszę o przyrodzie, a więc wypada, żebym coś Państwu opowiedział o przyrodzie. Wydaje nam się, że żyjemy w takim bezpiecznym świecie, gdzie wszystko mniej więcej jest przewidywalne. To znaczy rośliny czerpią energię ze słońca, pochłaniają dwutlenek węgla, zamieniają, produkują tlen, są pokarmem dla zwierząt, dla grzybów, dla różnych organizmów, a kiedy umierają, gdzieś tam się przewracają i są wsysane do ziemi, po prostu wracają do tej ziemi i dają energię wszystkiemu, co rośnie. I to jest taki proces, od którego my wszyscy zależymy. Wszystko na świecie dzieje się dzięki temu właśnie. Ale równocześnie czujemy, że jesteśmy na progu jakichś wielkich zmian i nie da się tego na pewno zakrzyczeć ani przed tym uciec. Niepokoimy się o klimat, o suszę, o powodzie, o to, że zima znowu była zimna, a latem znowu było strasznie gorąco. I cały czas oglądamy tą transmisję z apokalipsy, którą transmitują nam media. Oczywiście staramy się to jakoś racjonalizować. Może nie wszyscy tak jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, które uspokaja nas, że będziemy płacić mniej za ogrzewanie zimą dzięki kryzysowi klimatycznemu. Mówi się, że będziemy na przykład mogli uprawiać tutaj wino i banany, ale to nie jest tak. Zmiany klimatu to jest przede wszystkim nieprzewidywalność i jeżeli lato jest bardzo ciepłe, to zima może na przykład być bardzo zimna później i wtedy koniec z bananami niestety. Są też inne problemy, które wydają nam się teraz trochę takie śmieszne, małe, prozaiczne. Na przykład rozjeżdżają się cykle przyrodnicze. Przylatują ptaszki, powinny jeść gąsienice, ale tych gąsienic nie ma, bo one już wcześniej się pojawiły i nagle po prostu coś się nie zgadza. Albo na przykład rośliny wchodzą w cykl rozwojowy, ale jeszcze nie obudziły się zapylacze, w związku z tym rośliny nie mogą wydać nasion. Tak właśnie działa zmiana klimatu. I tak sobie myślę, często pisałem o tym w książce, o takim zjawisku, które nazwałem nerwicą ekologiczną, że bardzo trudno w ogóle jest być radykałem. No ja mam samochód, dużo tym samochodem jeżdżę, dużo czasu spędzam na Pomorzu. Z Warszawy to jest w te i nazad 1000 kilometrów. Ale z drugiej strony sobie myślę, jak miałbym inaczej przewieźć trzyosobową rodzinę, kota i psa. Wiem, że szukam jakichś usprawiedliwień, cały czas to robię. Teraz na przykład myślę, żeby kupić sobie klimatyzator, bo w moim mieszkaniu jest nie do wytrzymania. Broniłem się przed tym od wielu lat. Myślę sobie o tym, że jestem tylko wegetarianinem, a nie weganinem. Wszyscy to robimy, bo jesteśmy rozdarci między takim poczuciem tego, że chcemy działać, a z drugiej strony mamy poczucie, że to są rzeczy takie jałowe. To znaczy, że nasze indywidualne zmiany w gruncie rzeczy niewiele znaczą. I to jest trochę prawda. Ale z drugiej strony myślę sobie, że nie latam samolotem na przykład. Nie kupuję nowych ubrań właściwie. Nie jem jajek trójek. I kupuję takie buty z recyklingowanego plastiku. To jest taki czerstwy żart. Proszę Państwa, żebyście nie kupowali takich butów, bo to są głupoty. To w ogóle nie ma sensu. To się nazywa greenwashing. To są rzeczy ważne, przynajmniej dla nas, te małe gesty, bo one pozwalają nam się poczuć jakoś w inicjatywie, że coś jesteśmy w stanie zrobić.
No i teraz chciałbym powiedzieć coś, co może tutaj brzmieć trochę niedorzecznie, no bo rozumiem, że nie to było głównym przedmiotem Igrzysk Wolności, ale wydaje mi się, że ochrona przyrody jest najważniejsza. To znaczy, może jeżeli spojrzymy na to, kto zostaje ministrem przyrody w tym kraju, no to pomyślimy sobie, że to jest stosunkowo mało ważne. To są takie stanowiska dla koalicjantów. Zawsze ministrami przyrody zostają coś figuranci. Znaczy ludzie, którzy nie mają żadnej inicjatywy, żadnej właściwie woli działania, wykonują jakiś rodzaj zleconej misji. Ale wydaje mi się, ta ochrona przyrody jest kluczowa, bo bez tej zdrowej przyrody, zrównoważonej przyrody, nie mamy co myśleć ani o gospodarce, ani o rolnictwie, ani o infrastrukturze, ani o innych bożkach, do których się tak lubimy modlić. I myślę sobie, że boimy się o klimat, ale tak naprawdę jest parę katastrof. I znacznie poważniejsza, znacznie dotkliwsza może być katastrofa, która trochę wynika z klimatu, a trochę klimat wynika z niej, właściwie nie wiadomo jak to do końca jest, to jest spadek bioróżnorodności. Bioróżnorodność to jest taka kalka trochę, po polsku to się nazywa różnorodność biologiczna. Dlaczego bioróżnorodność się zmniejsza? Dlatego, że postępują zmiany w rolnictwie. Unia Europejska dotuje na przykład hodowlę mięsa. Zmienia się struktura upraw. Eksploatuje się surowce naturalne. Ale myślę, że też bardzo ważnym takim punktem tego, dlaczego ta bioróżnorodność się zmniejsza, jest to, że jesteśmy trochę bezmyślni. Oczywiście nie my ponosimy główny ciężar tutaj, jeżeli chodzi o te zmiany, ale pomyślmy sobie na przykład o komarach. Nienawidzimy komarów, prawda? Jak pojawiają się komary, to wszyscy wariują i w wielu miastach na przykład robi się takie opryski przeciw komarom, że się pryska w parkach, żeby nie było komarów, bo przykro się chodzi wieczorem na spacery. Ale musimy sobie zdać sprawę, że te komary są na samym dole łańcucha pokarmowego i one są podstawą wszelkiego życia właściwie. Jak nie ma komarów, to nie ma ptaków. Nie ma ptaków, nie ma płazów, nie ma gadów i gdzieś tam na końcu nie ma nas. Komar to jest takie śmieszne stworzenie, które się żywi naszą krwią. Jest naprawdę bardzo denerwujące. Ale jego rola jest chociażby taka, że jest jedzeniem dla innych zwierząt, które już na przykład bardziej lubimy. Komary mają różne takie dosyć nieoczywiste funkcje, których może nie doceniamy. Na przykład larwy komarów filtrują wodę. Wiem, że to zabrzmi trochę głupkowato, ale tak rzeczywiście jest. Gdyby nie komary, to wszystkie stawy zakwitałyby glonami i różnymi roślinami. One filtrują wodę i to jest bardzo ważna, taka kluczowa funkcja również dla nas. Ale oczywiście my chcemy bardziej chronić takie zwierzęta duże i charyzmatyczne, jak żubry czy rysie. Do tych mniejszych stworów jakoś trudniej jest tak sercem dotrzeć. I problem bioróżnorodności jest taki, że ją słabo widać. To jest trochę tak jak z klimatem. No bo pomyślmy sobie o stworach, które żyją w glebie. W glebie żyje, powiedzmy w metrze sześciennym, żyją setki tysięcy organizmów. To są jakieś stworzenia, o których pewnie Państwo niespecjalnie słyszeli. Mają takie śmieszne nazwy jak na przykład skoczogonki czy wazonkowce, wije. W jednym gramie gleby są setki kilometrów grzybni. To są jakieś takie bardzo drobne rzeczy, ale dzięki tym właśnie drobnym rzeczom po prostu nasz świat istnieje i Ziemia się kręci. Myślę sobie, że bardzo wielu tych połączeń między tymi organizmami zwyczajnie nie rozumiemy i nie znamy. To jest też bardzo skomplikowane. I kiedy zastanawiamy się, jak dbać o tą różnorodność, to musimy chyba zaczynać od tego, że trzeba chronić coś, co się nazywa siedliskami. Stabilność tej bioróżnorodności zależy od różnorodności siedlisk. W
Polsce jest kilka takich ważnych siedlisk, które są stale niszczone i korzystając z tego, że tutaj stoję i mam mikrofon i mogę mówić, chciałbym zaapelować o to, żebyście Państwo wzięli to sobie do serca, że mamy w tym kraju miejsca, które nie są należycie chronione i domagają się bardzo, bardzo gwałtownych interwencji i jak najszybszego procesu ochrony. To są lasy w Karpatach, to są oczywiście te puszcze naturalne, które zostały jakieś resztki w naszym kraju. To są wszystko miejsca, które są bezcenne. I jeszcze jedna rzecz jest bezcenna w Polsce. Bezcenne są bagna. To trochę dziwne, ale bagna to są takie siedliska, które znikają najszybciej na świecie. Bagien ubywa, a bagna są kluczowe, kiedy chcemy walczyć ze zmianami klimatu. Bagna są też siedliskami życia bardzo unikalnych organizmów, które mogą żyć tylko tam. Więc zakończę to czerstwym żartem, że jeżeli nie chcemy się znaleźć w bagnie, to musimy chronić bagna. Dziękuję. Słuchajcie, no chyba jest jeden rzeczywiście sposób. Ja jestem taką osobą bardzo praktyczną, więc jak słyszę takie wyzwanie, to od razu myślę o rozwiązaniach. No myślę, że jest jeden sposób, żeby uratować sytuację. No, lasy narodowe po prostu, tak? Lasy państwowe, nazwijmy lasami narodowymi. A poza tym, jeśli chodzi o bagna, to wydaje się, że akurat kto jak to, ale politycy powinni rozumieć ich znaczenie. Także ja tu apeluję, chrońcie własny habitat. Nie, ale to też był czarstwy żart, bo niektórzy się z tego bagna za włosy sami wyciągają. Następne wystąpienie znam i mogę was zapewnić, że warte jest pełnej waszej uwagi. Psychoterapeutka, filozofka, współtworzy ośrodek znaczenia Psychoterapia Warszawy. Wraz z Tomaszem Stawiszyńskim prowadzi w TOK FM podcast o tematyce psychoterapeutycznej i filozoficznej. Nasze wewnętrzne konflikty. Przygotowała wystąpienie dla Państwa pod tytułem Ja i inni, czyli o paradoksach relacji. Cweta Dimitrowa. Dobry wieczór. To tytuł Państwo już znają, trochę zakreślę kontekst. Będę mówiła o relacjach, jednak zacznę od propozycji pewnej diagnozy. Tym, co zdaje się charakteryzować nasze obecne doświadczenie, jest jakaś forma utraty. Utraty orientacji w świecie, w wielości odniesień, dziękuję, w uniwersum znaków, oczekiwań, rzekomych możliwości. Utrata poczucia łączności z innymi. Trudno nam odnaleźć miejsce w skomplikowanej, wielowarstwowej tkance rzeczywistości. Tracimy poczucie tego, kim jesteśmy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Te odwieczne egzystencjalne pytania, bez których trudno wyobrazić sobie historię filozofii czy w ogóle historię ludzkiej kultury, napawają dzisiaj raczej lękiem, aniżeli zaciekawieniem i nadzieją. Ten dotkliwy stan zna każdy, nie tylko moje pokolenie. Trudno mówić o jego wartościach, gdy tak naprawdę wartości są tym, co zdaje się być przez wielu przeżywane jako obiekt utracony, może wciąż nieosiągalny, w każdym razie jako mglisty przedmiot tęsknoty. W pewnym sensie tymi wartościami są relacje, a może raczej należałoby powiedzieć więzi. Ciekawe, czy Ministerstwo do Spraw Samotności powstałe na Wyspach Brytyjskich to przykład instytucji, bez której nasz świat wkrótce będzie już nie do wyobrażenia. Wydaje się, że w jakimś momencie straciliśmy nadzieję na życie w realnej wspólnocie i zwróciliśmy się głównie ku sobie samym. Uznaliśmy, że jest to jedyny horyzont obejmowalny umysłem, jedyny obszar realnie możliwej zmiany. Z pomocą przyszły różne, mniej lub bardziej rzetelne praktyki indywidualnej pracy nad sobą, w tym psychoterapia, którą uprawiam. Niemniej kształtowanie poczucia własnej tożsamości toczy się dziś często w relacji do bliżej nieokreślonego ideału, a nie do realnego doświadczenia bycia pośród innych. Tym, co mnie uderza, jest okoliczność, że najważniejszym drogowskazem przestało być to, kim się jest,
ale takim się być powinno. W oczach własnych i tak samo w wyobrażonym spojrzeniu innego. Cierpimy na specyficzny rodzaj ślepoty, braku zainteresowania sobą, rozumieniem siebie, a bardziej potrzebą pogoni za czymś. Tak bardzo zatraciliśmy się w gromadzeniu atrybutów i oznak tego, że spełniamy oczekiwania, nie wiadomo tak naprawdę kogo i czego, że przestaliśmy się interesować tym, co nas otacza, przestaliśmy siebie nawzajem widzieć. Te słowa można odnieść zarówno do doświadczenia indywidualnego, jak i do zbiorowości, a nawet relacji naszego gatunku z planetą. Utknęliśmy w prywatnych staraniach, w fantazjach o tym, co lepsze, bardziej atrakcyjne, upragnione, idealne, po to, by móc wreszcie zwrócić się ku innym, by znów przynależeć, by znaleźć sobie miejsce w świecie. Zapomnieliśmy, że już tu jesteśmy. Wkrótce po tym, jak otrzymałam zaproszenie na ten występ i zastanawiałam się, w jaki sposób podzielić się z Państwem swoimi myślami, spacerowałam po ulicach Berlina i natknęłam się na billboard reklamujący CrossFit. Skądinąd popularność tego rodzaju treningu dobrze pokazuje, jaki jest stopień naszego zapotrzebowania na intensywność. Hasło reklamowe było zachwycająco zgrabną formą marketingowego rozegrania tego, co dzieje się w naszych wnętrzach. A brzmiało ono: nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Pomyślałam, że może ma się wpisać w popularne nawołania do troski o siebie. Warto wspomnieć, że one też mogą mieć moc druzgocących nakazów. Chodziło jednak, jak się okazało, o coś zupełnie innego. Całe hasło brzmiało mianowicie tak: nie wymagaj od siebie zbyt wiele, zostaw to nam. A zaraz obok logo firmy i jeszcze bardziej lakoniczne: zniszcz słabość. To chyba hasło przewodnie naszej formacji, nawet jeśli jawnie odżegnujemy się od takich postaw i przekonań. Na co dzień obserwuję, jak bardzo nie do przyjęcia jest myśl o tym, że można by było nie pragnąć tak skrupulatnie eliminować tego, co niechciane, zwłaszcza w sobie. Jest zresztą rzeczą zastanawiającą, że potrzebujemy dziś osobnych, wydzielonych przestrzeni, takich jak na przykład gabinet psychoterapeutyczny, do cichej spowiedzi z tego, że mierzymy się z tym, co za słabość uchodzi. Przemożnym lękiem, zagubieniem, dezorientacją. Zrzucamy to z siebie tylko po to, by uzbrojeni i gotowi znów wrócić na łono społeczeństwa, być sprawczymi, po to by działać, bo działanie to dziś synonim istnienia. Wracając do reklamy. Nie zaprzątaj sobie głowy samoudręczeniem. Ktoś inny będzie twoją surową, rozliczającą instancją, bez której, umówmy się, nie możesz żyć. Oczywiście nie uważam, że można, ani że trzeba się jej całkowicie pozbyć. Uważam tylko, że przestała nam cokolwiek mówić o nas, przestała w poczciwym freudowskim duchu regulować nasze relacje z innymi. Rolą Subarego, tego wewnętrznego głosu zakazu lub nakazu, było między innymi przystosowanie do funkcjonowania w świecie społecznym. Przystosowanie, a nie całkowite jemu podporządkowanie. Co jednak, jeśli ta figura, ta instancja, jakaś jej zniekształcona forma, staje się absolutnie dominująca? Jeśli staje się tak ważna, że nie pozwala widzieć ani siebie, ani innych i że autorytarnie domaga się podległości. Bądź dla siebie wymagający, zniszcz słabość, to jest miara twojej siły, to jest to, czego chce od ciebie społeczeństwo, to, czego chcą inni, to, co da ci poczucie przynależności. Żeby spełnić te oczekiwania, ukrywamy przed sobą i innymi to, z czym się zmagamy. Żywimy przekonani, że możemy prezentować tylko określoną wersję siebie i że tylko na nią jest miejsce. Paradoksalnie znika za to miejsce na relacje, bo relacje nie nawiązują ze sobą nasze wyobrażenia o sobie. Czy to wciąż są oczekiwania innych, czy już właśnie niezdolność dostrzeżenia innych? Dynamikę, którą tu opisałam, choć w nieco innym kontekście, psychoanalityk Christopher Bollas określa mianem faszystowskiego stanu umysłu. Chciałabym tu zostać dobrze zrozumiana. Nie chodzi o ideologię, a o wewnątrzpsychiczną dominację określonego sposobu myślenia. Wymagaj i pozbywaj się słabości. Czy to jest nasz kolektywny stan umysłu? Bez względu na przekonania polityczne, wartości i afiliacje? W co tak naprawdę wierzymy, skoro zewsząd otaczamy się przekazem o pokonywaniu ograniczeń? Należałoby spytać, kim wówczas jesteśmy i dokąd wówczas zmierzamy. Ta intensywna orientacja na cel, na osiągnięcie, na lepsze ja, gdy przezwycięży się ułomności, usuwa miejsce na sprzeczności, różnorodność doświadczeń, emocji, na wątpliwości, na namysł. Fantazja o nieosiągalnym zastępuje rzeczywistość. Jako psychoterapeutka jestem przywiązana do idei, że to, kim jesteśmy, powstaje w wyniku relacji z innymi.
Najpierw tymi najbliższymi, od których zależne jest nasze przetrwanie, ale i w tym szerszym kontekście społecznym, w którym wszyscy, także nasi bliscy, jesteśmy od początku zanurzeni. Wbrew pragnieniu niezależności, bezwzględnie realizowanej w fantazji o ulepszaniu siebie albo usuwaniu tego, co niechciane, bliżej nam do innych wówczas, gdy możemy sobie pozwolić na konflikt, na niepewność, na dezorientację. Jeśli nie możemy uznać tego, kim jesteśmy, jeżeli nie możemy wytrzymać złożoności procesów, które się przez nas przetaczają, to nie mamy szansy tworzyć, ustalać, negocjować czegokolwiek z innymi. Jeśli nie ma w nas przyzwolenia na ograniczenia, nie ma go też dla ograniczeń innych. Sami kształtujemy kulturę, której tak naprawdę nie chcielibyśmy wcale być częścią. Czy niedoskonałość rzeczywistości jest już tak dotkliwa, że ucieczka w fantazję stała się niezbędna? Utknęliśmy w błędnym kole. Rozwiązaniem problemu trudności w relacji ja inny ma być poprawa relacji ze sobą. Jednak próba poprawy relacji ze sobą uruchamia potrzebę bycia bliżej wyobrażenia o sobie, ideału, który jest nieosiągalny. Im bardziej zbliżamy się do realizacji tych pragnień, tym silniejsza potrzeba niszczenia słabości. Im bardziej żyjemy podług pewnego wyobrażenia o tym, jakimi nas chcą inni, tym mniej mamy odwagi, żeby się do nich zbliżyć, podzielić trudnością, mieć nadzieję na zrozumienie. Im bardziej nasze lęki i zagubienie usuwane są ze świata społecznego, tym bardziej my się z niego usuwamy. Pogrążamy się więc w monadycznym świecie pozbawionym więzi, gdzie rozgrywka w obrębie własnego umysłu, bycia dla siebie łagodnym i surowym jednocześnie, zostaje przemieszczona do różnych instytucji, usług, obszarów życia, które to właśnie mają nas do tego życia przygotować. Jest to jednak rozgrywka pozorna. Rozgrywka podporządkowana, jak we wspomnianej reklamie, jednej logice – eliminowaniu słabości. Tu nie wymagaj od siebie zbyt wiele, jest tylko pustym hasłem podtrzymującym pozór miejsca na troskę. Czy nie jest to potajemnie obowiązująca umowa społeczna? Faszystowski stan umysłu to nie jest jakaś szczególna jakość, którą można umieścić gdzieś daleko, na zewnątrz, w której można dopatrzyć się zwyczajnie zła. To po prostu umysł pozbawiony wątpliwości, że obrał właściwą drogę. Taki, który nie toleruje nie tylko słabości, ale lęku i niepewności, bo je ze sobą utożsamia. Nie toleruje ryzyka zbliżenia się do innych. Pragnie uniformizacji, pragnie doskonałości, pragnie eliminacji wszelkiej różnicy, wszelkiego głosu sprzeciwu, wszystkiego, co stoi mu na drodze. Aby zatriumfować, potrzebuje właśnie tego, żeby podporządkować wszystko własnej dynamice. Nie mam pojęcia, czy w tym tkwimy, widzę jednak, jak wielka jest pokusa, żeby się w to osunąć. Nowa umowa społeczna domaga się uznania rzeczywistości, bo w świecie, w którym jest tylko miejsce na to, co być powinno, nie ma miejsca na to, co jest. Dziękuję bardzo. O, już poradzę sobie. Tak, jest. Odzyskanie więzi z samym sobą brzmi trochę jak właśnie jakieś hasło, nie wiem, crossfitowe, psychoterapeutyczne. I nie wiem, czy potrafimy odwrócić wzrok od lustra, którym się wciąż przyglądamy. Albo czy potrafimy usłyszeć sekundę. Następną występującą znam chyba najdłużej ze wszystkich, które tutaj się pojawia na tej scenie, tę osobę. To jest copywriterka, okropne słowo, PR-owczyni. Kto to pisał, proszę Państwa? Menedżerka projektów w kulturze i biznesie. Współpracowniczka Liberté i cieszę się, że wyrwała się do nas z równoległego festiwalu czterech kultur. Muszę dodać, że to jest istotne. Ja wiem, że to brzmi jak trochę taki marginalny fakt, ale ma na Facebooku, znaczy produkuje najbardziej Facebook, Instagram friendly pierniczki, jakie mogą sobie Państwo wyobrazić. Katarzyna Bieńkiewicz.
Ja poproszę o pomoc, bo jestem duża. Okej. No po tej rekomendacji, co ja Państwu mogę powiedzieć jeszcze więcej o sobie. No właśnie, to przez te ciasteczka i przez te pierniczki zawsze jest tak, że kiedy Leszek prosi mnie, żebym coś napisała albo o czymś powiedziała, to zawsze są dzieci. No i ja tak piszę i mówię o tych dzieciach. Moje własne siedzą tam i właśnie przed chwilą pobiło się o Twixa, więc nie wiem, czy jestem najlepszą ekspertką, ale postaram się. Wartości naszego pokolenia. Każda taka analiza jest generalizacją, a każda generalizacja jest niesprawiedliwa. Naszego, czyli którego? W takiej klasyfikacji generalnej jesteśmy milenialsami, a przecież ja nie czuję żadnej więzi pokoleniowej z kimś, kto urodził się w 2000 roku. 4 czerwca 89 miałam na włosach taką różową frotkę z dwoma kotkami i to był dla mnie symbol transformacji. Te różowe kotki. Zakładam, że nasze pokolenie, tak jak tutaj siedzimy, to jest 1980 plus minus 10 lat. Czy my w takim ujęciu w ogóle jesteśmy pokoleniem, czy jakąś taką intergeneracją, taką przejściową fazą pomiędzy obywatelem PRL a obywatelem świata, z definicji trochę zagubioną, trochę nieprzywiązaną do wartości, która nam wpojono w dzieciństwie, a przecież nimi zaszczepioną? Czy przy takiej polaryzacji poglądów i postaw, z którą mamy dzisiaj do czynienia, w ogóle możemy mówić o wartościach pokolenia? W zasadzie jedyna przestrzeń, w której możemy przeprowadzić taką generalizację, to jest ta sala. Zatem witajcie w naszej bańce i niech to będzie tytuł tego wystąpienia. My jesteśmy pokoleniem wychowanym przez babcie, które pamiętały wojnę. W strachu przed gniewem Bożym i według takiego najważniejszego przykazania, że wszystko ma być zjedzone. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja cały czas wierzę, że jak ładnie zjem obiad, to jutro będzie słonecznie. Jesteśmy pierwszym pokoleniem wychowanym przez rodziców świadomych podmiotowości i praw dziecka. Pierwszym, które w dzieciństwie zyskało dostęp do wszystkich różowych, plastikowych dóbr tego świata. Pierwszym, którego niemal połowa ma wyższe wykształcenie. Pierwszym, które masowo jeździło na zagraniczne wakacje, stypendia, które masowo uczyło się języków. Pierwszym, które w czasie rzeczywistym może komunikować się ze światem. I pierwszym, które może swobodnie pracować i mieszkać za granicą i które w swojej masie wchodzi w międzynarodowe relacje i z tych międzynarodowych relacji ma międzynarodowe dzieci. Naprawdę jesteśmy pionierami. Jesteśmy też pierwszym pokoleniem, które od tego nadmiaru szczęścia trochę straciło umiar. I zasypujemy nasze własne dzieci rzeczami, doświadczeniami i plastikiem, a siebie samych wyzwaniami ponad siłę. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które reflektuje się, że tę karuzelę trzeba zatrzymać, bo jest okupiona lękiem, zmęczeniem i katastrofą klimatyczną. Bardzo prawdopodobne, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, któremu będzie się żyło dłużej, łatwiej i dostatniej niż naszym rodzicom i dziadkom. Bo przecież żyje nam się świetnie, prawda? Nasze babki wychowywały dzieci w czasach wojny, potem głębokiego PRL-u, nasi rodzice w czasach galopującego kapitalizmu, a my mamy ministra edukacji i zdalną szkołę. To nie jest tak najgorzej. Dlaczego zatem jako rodzice, myślę, że mówię nie tylko za siebie, czujemy, że jest tak trudno? Uważam, że podważyliśmy większość wartości, które stanowiły fundament naszego własnego wychowania. Zostaliśmy nakarmieni przez szkołę, przez harcerstwo, przez dom, Bogiem, honorem i ojczyzną. Ktoś nawet powiedział o nas pokolenie JP2. A przecież odeszliśmy od Kościoła jako od autorytetu i jako od wspólnoty. Ojczyzna dla bardzo wielu z nas przestała być, cytuję tego, o którym się nie mówi, świętym polskim terytorium, którego trzeba bronić. Dziś mamy w głowach otwarte granice i małe ojczyzny, których wcale nie chcemy bronić, tylko chcemy je rozwijać i chcemy o nie dbać. Patriotyzm w naszym wykonaniu przestał być ofiarą, a zaczął być pracą, płaceniem podatków, aktywnością społeczną, zbieraniem śmieci, sprzątaniem po psie. Stracił na romantyzmie, a zyskał na wysiłku. To jest bardzo trudne. Przestaliśmy wpajać dzieciom szacunek dla starszych inaczej niż tylko w kategoriach kultury osobistej. Ideę grzeczności, która jest rozumiana jako posłuszeństwo, wysadziliśmy w powietrze.
Nasze dzieci już nie muszą być grzeczne, tak jak to było w domach naszych i naszych rodziców. Nie muszą być czyste, skromne i siedzieć cicho, szczególnie wtedy, kiedy dzieje im się krzywda. Cnoty rozumiemy inaczej, ale to jest trudne. Dzisiaj jest zezwolenie na czerstwe powiedzenia. To ich kilka przytoczę. Co wolno wojewodzie? Dzieciakowi dzisiaj też wolno. Na autorytet trzeba sobie zapracować, czy to się ministrowi edukacji podoba, czy nie. Dzieci i ryby mają głos. Proszę państwa, badania mówią o tym, że nieletni mają zaskakująco wysoką decyzyjność, jeśli chodzi o kupowanie samochodów, mieszkań, wybór wakacji. Wychowujemy pierwsze w historii pokolenie, które ma więcej praw niż obowiązków. I świadomie unikamy egzekwowania tych ostatnich w sposób siłowy. To jest bardzo trudne. Jeszcze jedno takie powiedzenie, które chyba wszyscy słyszeliśmy do znudzenia. Nie chciało się nosić teczki, będziesz nosił woreczki. Wyszliśmy z naszych domów przekonani o tym, że to, co ma znaczenie, to jest wyższe wykształcenie i świetne oceny. Ale życie pokazało, że w XXI wieku noszenie woreczków ma większą wartość niż nie jeden bullshit job. A kilkadziesiąt procent naszych dzieci będzie pracować w takich zawodach, których jeszcze dzisiaj nie ma. I jeszcze jedno, już naprawdę bardzo czerstwe. Mięsko zjedz, a ziemniaczki możesz zostawić. A dzisiaj mięsko jest passé, a my wyrzucamy co roku 10 milionów ton żywności. Co mamy w zamian? Co dajemy naszym dzieciom zamiast tych wartości, które sami dostawaliśmy? Wydaje mi się, że to jest zwrot ku wartościom uniwersalnym. Miłości, bliskości, dialogowi, naturze. Trudniejszym przecież, bo nie poddającym się bezkrytycznej akceptacji. Jesteśmy pierwszym w historii pokoleniem w takim stopniu zdeterminowanym, by wychowywać dzieci do szczęścia, a nie do wieczności. I pierwszym, które przestało uważać, że dzieci są koniecznym elementem życia. To dlatego rodzicielstwo jest dzisiaj naznaczone często takim wiecznym poczuciem winy. Projekt Dziecko, jeśli już go podejmujemy, ma być świadomy, nowoczesny, radosny i oczywiście zakończony sukcesem. A my przecież jesteśmy stale rozerwani pomiędzy tym mięskiem i tymi ziemniaczkami. Wartością, symbolem, przekleństwem i źródłem siły naszego pokolenia jest zmiana. Zmiana sposobu widzenia świata, niespotykana wcześniej zmiana warunków życia, pracy, komunikacji międzyludzkiej. Zmiana całego myślenia o człowieku, zmiana następująca w bezprecedensowym tempie. Ale też przecież to jest wyjątkowy potencjał i naprawdę wyjątkowe możliwości do zmiany w rozumieniu zmieniania świata. Tu, teraz, w domu, w szkole, codziennie. To nie partie polityczne mają tę moc, to my ją mamy. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele i wszyscy, którzy nam towarzyszą. To od nas zależy, czy nasze dzieci będą ciekawe świata, kreatywne, wolne, czy będą otwarte na inność, aktywne i zaangażowane. I czy będą szczęśliwe. Ale długofalowo może się to stać tylko wtedy, kiedy otworzymy bańkę. Często, kiedy pojawia się jakiś koncept zmiany, zmiany w szkole, zmiany w zachowaniu, wyjścia ze strefy komfortu, słyszymy taki żelazny argument tych, którzy się umościli w tej bańce. My sobie poradziliśmy, to nasze dzieci też muszą sobie poradzić. Albo bez przesady. Jakoś moje dzieci dały sobie w tym systemie radę. Te same argumenty towarzyszą dyskusjom o pracy kobiet. Ja sobie poradziłam, to ty też możesz zostać prezeską. No to prawda. Jeśli nasze dzieci nie będą nadążały z przeładowanym programem, mamy zasoby, żeby im pomóc. Damy sobie radę. Jeśli nie będziemy chcieli mieć dzieci albo nie będziemy chcieli mieć ich więcej, damy sobie radę. Jeśli zejdziemy w niechcianą ciążę albo okaże się, że dziecko może się urodzić śmiertelnie chore, no proszę państwa, my damy sobie radę. Niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję. Jeśli wychowanie dzieci w tym kraju stanie się nieznośne, no to przecież damy sobie radę. Ale przecież to bardzo nie o to chodzi. Wartością takich spotkań jak dzisiejsze, jak igrzyska, jest energia, jaka rodzi się w tej wspólnocie ideałów, którą tutaj czuję, we wspólnocie doświadczeń, choćby pokoleniowych. Wartością jest siła do działania, są inspiracje i pomysły, ale one muszą wyjść poza bańkę. To my,
Tak jak tutaj siedzimy albo stoimy, musimy walczyć o nowoczesną edukację dla wszystkich dzieci. Nie tylko dla własnych. O szacunek dla odmienności, świadomość społeczną, o dialog poza bańką. O godne płace dla nauczycieli, o poprawę warunków ich pracy wszędzie. O równy dostęp wszystkich do planowania rodziny. O rozsądne wsparcie dla rodzin, dostępność żłobków, przedszkoli, pomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. O dostępną kulturę. Wracajmy do wspólnot, które nie ograniczają się do ludzi nam podobnych. Dyskutujmy, przekonujmy nieprzekonanych, przyjmujmy argumenty. Wszyscy jesteśmy ważni, chociaż nie wszyscy dajemy radę, ale tylko razem możemy coś zmienić. Trzeba dużej odwagi, żeby zdobyć się na taką szczerość. Ja przyznam, że miałbym chyba problem mieć aż tak dużo odwagi, gdyby moje dzieci były na tej sali. Kasia dokonała dekonstrukcji, a w zasadzie nawet destrukcji postawionej przeze mnie tutaj tezy czy zadania. Ale liczę, że następny występujący przed państwem przywróci pewne ramy. No teraz dowiecie się dlaczego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Radca prawny. Dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Członek Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym PAN. I też dostałem tytuł. Bądźcie ze mną. Doppelstadt i nowa umowa społeczna, czyli o konstytucyjnym pryncypializmie. Marcin Górski. Dobry wieczór Państwu. Bardzo trudne zadanie z wielu powodów. Słuchałem Staszka Ubińskiego z ogromną uwagą. Właściwie wszystko to, czym Państwo powiedzieliście przede mną, jest dużo ważniejsze niż to, co ja mam do powiedzenia. A nawiązałem do Staszka, bo Staszek powiedział o słabych i takich, bym powiedział, peryferyjnych decyzyjnie ministrach odpowiedzialnych za przyrodę. Jako prawnik związany z resortem sprawiedliwości zawodowo, to chciałem zapytać to, co ja mam powiedzieć. To znaczy, Staszku, to ludzie głodują, kiedy ty tylko pościsz. No. Proszę Państwa, umowa społeczna, która o pytaniu, którą towarzyszy tym igrzyskom, ma sens wtedy, kiedy ona jest wykonywana. Kiedy w momencie, gdy dochodzi do naruszenia tej umowy społecznej, uruchamia się mechanizm naprawczy. I dotyczy to także ucieleśnienia umowy społecznej, jakiego prawnicy, czy jakie prawnicy widzą w Konstytucji. Jeśli my dyskutujemy w trakcie tych igrzysk o nowej umowie społecznej, to wydaje mi się, że w polskich realiach nowość umowy społecznej mogłaby polegać nie na tym, że umawiamy się od nowa. Moglibyśmy pozostać przy tej umowie, która towarzyszyła naszemu pokoleniu, bo przecież nasza dorosłość trwa mniej więcej tyle, ile trwa polska konstytucja. Tylko ta nowość umowy społecznej mogłaby polegać na tym, że my się trzymamy umowy społecznej, które już zawarliśmy po raz pierwszy na poważnie i po raz pierwszy w całości. Nowość umowy społecznej polegałaby zatem na odejściu od państwa fikcyjnego, państwa, które jest ciągiem kompromisów z zasadami, państwa, które jest nasycone konstytucyjnym permisywizmem. Profesor Jerzy Zajadło, tegoroczny laureat Nagrody Uniwersytetu Łódzkiego imienia Kotarbińskiego za minima juridica, przywołał koncept Doppelstadt, czyli państwa podwójnego. Koncept opisany przez Ernsta Frankla, który analizował napełnianie się nazistowską treścią liberalno-demokratycznych ram Republiki Weimarskiej. Fenomen państwa podwójnego, czyli tej dwoistości polityczno-prawnej, to nie jest fenomen, który cechował wyłącznie totalitaryzm nazistowski, ale ten fenomen jest ogólniejszy i on dotyczy w ogóle przypadków równoległości porządków polityczno-prawnych. I wielu prawników dochodzi do wniosku, że z takim fenomenem mamy do czynienia we współczesnej Polsce, czyli z fenomenem tworzenia się, czy równoległego funkcjonowania porządku prawnego
zamyślonego w Konstytucji i realiów, które widzimy na co dzień. Jeżeli my mielibyśmy mówić tu o marzeniach, jeżeli ja miałbym móc powiedzieć parę słów o moich marzeniach, o nowej umowie społecznej, to ja chcę powiedzieć, że moim marzeniem nie jest nowa umowa społeczna rozumiana jako nowa treść, tylko, bo moim zdaniem ta treść jest całkiem znośna, tylko pryncypializm w realizowaniu reguł tej umowy. Chciałbym, żeby ten pryncypializm był niezależny od osobistych poglądów. W 2016 roku zmarł Antonin Scalia, wybitny sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego, niebywały zresztą konserwatysta, ale ogromnie, znaczy stojący bardzo silnie na gruncie takiej statycznej wykładni konstytucyjnej. I Scalia powiedział w sprawie, która dotyczyła konstytucyjności zakazu palenia flagi amerykańskiej, czy pierwsza poprawka do konstytucji chroni wolność palenia flagi. Scalia głosował w Sądzie Najwyższym za orzeczeniem aprobującym konstytucyjność palenia, a zarazem niekonstytucyjność zakazu palenia flagi. Powiedział, pytany o to w ten sposób, gdyby to zależało ode mnie, wsadziłbym do więzienia każdego noszącego sandały, niechlujnego, brodatego dziwaka, który spali amerykańską flagę, ale ja nie jestem królem. Takiego podejścia bym oczekiwał od siebie i od koleżanek, kolegów prawników. Marzę zatem o państwie, które będzie pryncypialnie dotrzymywać umowy społecznej, a nie oszukiwać obywateli, udając, że to robi. Marzę o państwie, w którym każda ustawa ingerująca w wolność gospodarczą będzie skrupulatnie badana przez Sąd Konstytucyjny i sądy powszechne. Marzę o państwie, którego Sąd Konstytucyjny nie będzie ubierał w jurydyczną togę absolutnie ideologicznego ciała swoich orzeczeń. Marzę o państwie, którego sędziowie konstytucyjni będą gotowi bronić prawa do prezentowania poglądów, do zajmowania postaw, które będą biegunowo przeciwne z tym, co jest ich poglądem czy ich postawą, no ale jednocześnie jest w spektrum zgody konstytucyjnej. Marzę o państwie, które będzie miało odwagę bronić swojej sterylności ideologicznej rękami polityków czy sędziów wyznających nawet najbardziej ekstremalne poglądy. Marzę o państwie, które realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej tak długo, jak tę zasadę mamy w polskiej konstytucji, niezależnie od tego, co ja sam myślę o ubieraniu sprawiedliwości w przymiotniki. Marzę o państwie, które się czuje i jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i daje tym obywatelom być częścią tego wspólnego dobra. Marzę o państwie, które jest świadome swojego zakorzenienia konstytucyjnego w doświadczeniach totalitaryzmu, które nie próbuje jeszcze raz wyważać drzwi, które były już wyważane na przykład w okresie stalinizmu. Marzę o państwie, które nie boi się mierzyć ze swoimi wyzwaniami. Z tym, że w ciągu 25 lat my będziemy mieli w Polsce 2 razy większą liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym, o 1/3 mniejszą liczbę ludności w wieku produkcyjnym i o 1/5 mniej obywateli. Marzę o państwie, które dla sondażowych korzyści polityków nie gra życiem naszych dzieci, które dla sondażowych korzyści nie próbuje rozmydlać problemu katastrofy klimatycznej. Marzę o państwie, które nie udaje, że chroni życie płodu poprzez wprowadzanie zakazu przerywania ciąży, którego się powszechnie nie przestrzega, a lider polityczny potrafi puścić oko do rozbawionej publiczności, mówiąc o tym, że przecież są samoloty, którymi można polecieć do Londynu. Marzę o państwie, które nie nazywa ludzi ideologią, tylko mierzy się z wyzwaniem, jakim jest stworzenie normalnych warunków funkcjonowania dla kilku milionów obywateli LGBT w Polsce. Marzę o państwie, które nie próbuje pokrywać takim obłudnym, połyskliwym lakierem antyimigranckiej retoryki problemu, przed którym stajemy i przed którym staniemy za chwilę w dużo większym wymiarze, niezależnie od tego, jakie względy polityczne stoją za tym, choćby i najsłuszniejsze, żeby podejmować takie czy inne decyzje dotyczące otwarcia albo zamknięcia granic. Marzę o państwie, które nie wprowadza tylnymi drzwiami stanu wyjątkowego de facto,
udając, że go nie wprowadza, a udaje tylko po to, żeby nie płacić odszkodowań za rygory tego de facto stanu nadzwyczajnego. I marzę też o państwie, które na epidemię odpowiada obowiązkiem szczepień, bo tak się traktuje w poważny sposób swoich obywateli. Nie próbuje natomiast dla płochych korzyści sondażowych polityków igrać z deficytami wiedzy. Proszę państwa, ja marzę o Polsce uczciwej. Obejrzałem niedawno wywiad Williama Buckleya z Margaret Thatcher, w czasach, kiedy ona była jeszcze liderką konserwatywnej opozycji, który absolutnie mną wstrząsnął. Ja wiem dobrze, że Margaret Thatcher się nie kojarzy dobrze pewnie większości z państwa, ale chcę powiedzieć, że ona o rzeczach absolutnie fundamentalnych mówiła w sposób totalnie szczery. Tam nie było odrobiny nieszczerości. Ja bym chciał, żeby dyskurs publiczny o państwie i prawie w Polsce był prowadzony w ten właśnie absolutnie szczery sposób. Thatcher, jak państwo pewnie wiedzą, odważyła się powiedzieć słuchającemu jej elektoratowi, nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Są tylko pieniądze podatników. Nie ma pieniędzy państwa. Są pieniądze podatników. Jeżeli państwo chce komuś dać, to najpierw musi zabrać albo w podatkach, albo się zapożyczyć. I to też trzeba będzie kiedyś spłacić. Okej, możecie państwo nie lubić tego podejścia, tylko że to jest szczere. Ona to mówiła szczerze. Nie brakuje państwu tej szczerości dzisiaj? Mnie trochę tak. Chciałbym, żeby w Polsce, w której kłamliwie się nas zapewnia każdego dnia o hojności rządu, która jest finansowana z enigmatycznych źródeł, nie wiadomo skąd się te pieniądze biorą, żeby nas było stać na taką szczerość. Chcę państwa, które traktuje poważnie samo siebie. I do tego potrzebny jest konstytucyjny pryncypializm, który jest aksjologicznym kręgosłupem uczciwego państwa. Ja prywatnie mogę nie lubić idei sprawiedliwości społecznej, ale póki ona jest w konstytucji, to jako prawnik będę tej idei sprawiedliwości społecznej przestrzegał. Prywatnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czy osoby o nieustalonym statusie dyplomatycznym, które się za takich sędziów uważają, mogą sobie rozumieć artykuł 1 Konstytucji Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli w ten sposób, że wynika z niego jasno, że nie jest dobrem wspólnym kobiet, które nie chcą rodzić dzieci. Ale dopóki umówiliśmy się w określony sposób, tej umowy musimy przestrzegać, bo umowa społeczna to nie jest umowa nas prawników czy polityków. To jest umowa wszystkich obywateli i myśmy się na tę służbę wobec obywateli umawiali. Proszę państwa, mówiąc rzecz krótko, ja marzę o państwie, w którym umowa społeczna i polityczno-prawna rzeczywistość są jednością, a nie dwoistością. Nie chcę nowej umowy społecznej w znaczeniu materialnym. Usiądziemy i się na nowo umówimy. To, na co się umówiliśmy, jest. Wystarczy, że będziemy tego przestrzegali. Chcę konstytucyjnego pryncypializmu, czyli chcę wykonywania tej umowy społecznej, która już jest, od początku do końca i poważnie. Dziękuję państwu. Ten wiersz już był dzisiaj przytaczany w innej dyskusji. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróci prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Tu wiem oczywiście. No cóż, tak jak zaczęliśmy, tak chyba należy skończyć. Tym panią państwo znają doskonale. Jest nie tylko twarzą, głosem, ale i umysłem, i duszą kulturalną. Igrzysk Wolności będzie prowadzić podcast w Liberté już niedługo. Proszę nasłuchiwać. Prezeska Fundacji Miasto Literatury, dyrektor programowa Festiwalu Miłosza, menadżerka kultury, pomysłodawczyni, współtwórczyni i organizatorka wydarzeń artystycznych, literackich i edukacyjnych, publicystka w dziedzinie kultury, wieloletnia wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Olga Brzezińska.
Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja będę mówić o kulturze, co myślę, że nikogo dzisiaj nie zaskoczy. O kulturze jako wartości autotelicznej, wartości samej w sobie, która nie jest wartością tylko naszego szeroko dzisiaj rozumianego pokolenia, ale być może to właśnie nasze pokolenie tę wartość zobowiązuje się ponieść w przyszłość jako jeden z priorytetów nowej umowy społecznej. Spojrzenie w przyszłość jest zawsze ćwiczeniem z wyobraźni, empatii i śmiałości. Nowa umowa społeczna ma być odpowiedzią na ważkie pytania. Jakie mamy ambicje i aspiracje? Co przed nami? Jak chcemy żyć razem? Z jakiej opowieści przychodzimy i jaką opowieść konstruujemy? Od tego, jak włączająca, angażująca i przekonująca będzie nasza opowieść, zależy nasze jutro. Nie ma mowy o nowej umowie społecznej bez kultury. To ona jest przestrzenią tych wszystkich opowieści. To tam znajdujemy odpowiedzi na to, skąd przyszliśmy, jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy. Kultura jest ważna, bo ważna jest demokracja. W czasie wzmożenia populizmu i politycznej polaryzacji, które dotykają państwa, regiony, społeczności lokalne, a nawet rodziny, walka o wartości demokratyczne nabrała zupełnie nowego wymiaru. Obserwujemy powstawanie reżimów autorytarnych i sukcesy partii populistycznych w Europie i poza nią. Te trendy osłabiają spójność społeczną i stanowią wyzwanie dla demokratycznych rządów. Demokracja stała się niezwykle krucha. Zamiast odpowiadać na współczesne wyzwania, jesteśmy podzieleni, powodowani niezdrowymi emocjami, poróżnieni co do nawet najbardziej detalicznych kwestii. Znaleźliśmy się w szczególnym momencie, w którym staliśmy się zakładnikami podziałów. Zakleszczeni na polu bitwy spolaryzowanych narracji, szukamy sposobów wyjścia z pułapki. Nawet wspólny język przestał być w pełni wspólny, bo wśród zwaśnionych stron te same słowa nabierają innych znaczeń, służą narracją o zupełnie odmiennych intencjach. Przywołam Olgę Tokarczuk z jej mowy noblowskiej. Świat jest stworzony ze słów. To, jak myślimy o świecie i, co chyba ważniejsze, jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Wiedzą o tym bardzo dobrze nie tylko historycy, ale także, a może przede wszystkim, wszelkiej maści politycy i tyrani. Ten, kto ma i snuje opowieść, rządzi. Jaką dzisiaj mamy opowieść o tym, co nas łączy? Jak odnaleźć się w plątaninie sprzecznych narracji? Jeśli zgodzić się z tym, że jutro jest już dzisiaj, albo powtórzyć za Marcinem Świetlickim, jest później niż myślicie, potrzebujemy właśnie kultury, literatury, sztuki, teatru, muzyki, filmu, języka obrazu, żeby zobaczyć, co nas otacza i co chcemy zmienić. Otwarte społeczeństwo nie może funkcjonować bez kultury. To dzięki niej jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć coraz bardziej skomplikowany świat dookoła i budować oparte na zaufaniu więzi społeczne. Poza dostarczaniem przeżyć czysto estetycznych, sztuka pobudza kreatywność i wyobraźnię, kształci i inspiruje do refleksji. Tworząc wspólne doświadczenia i zachęcając do uczestnictwa, sztuka i kultura rozwijają społeczności w rozdrobnionej sferze publicznej. Świadomi i aktywni obywatele są niezbędni do utrzymania i wzmacniania demokracji. Kultura i sztuka pozwalają pielęgnować to, co w zgęstnieniu świata, mnogości bodźców i spolaryzowanych narracjach ma moc ocalenia, wrażliwość. Potrzeba nam wrażliwości, żeby zadbać nie tylko o swój jednostkowy los, ale też o dobro wspólne, dostrzec drugiego w odmienności jego doświadczenia, dostrzec wołający o litość świat, świat natury, przegrzany i duszący się od zachłanności i bezmyślności człowieka. Potrzebujemy sojuszu ludzi myślących, czujących i wrażliwych, żeby wyobrazić sobie, a potem budować wspólną przyszłość. Ci ludzie mogą się spotkać w przestrzeni kultury, która pozwala na wzmocnienie tych kluczowych kompetencji – empatii, wrażliwości, otwartości i krytycznego myślenia. One zdecydują o tym, jak będziemy wspólnie kształtować nasze jutro. W przestrzeni wolności i dialogu, w której jest miejsce na wielogłos doświadczeń, na spotkanie z tymi, którzy są nam podobni, ale co ważniejsze, z tymi, których odmienność nas zadziwia, ale od których możemy się uczyć i poszerzać granice własnego świata. Znajdujemy się w momencie krytycznym. Świat, jaki znamy, dobiegł końca. Stary porządek się wyczerpał. Dotarliśmy do granic wzrostu w dotychczasowym modelu. Dynamika zmian na niespotykaną skalę ujawniła naszą kruchość, nasze nieprzygotowanie
i obnażyła arogancję, z jaką ignorowaliśmy sygnały ostrzegawcze. Czy w ogóle wypada mówić o kulturze, kiedy stajemy przed tak kolosalnymi wyzwaniami? Tak, ponieważ kultura stanowi niezbędny element społecznej układanki. Bez niej nie będziemy w stanie zrozumieć zmienionej rzeczywistości, ani poradzić sobie z emocjami. Takimi, które towarzyszą nam w tej sferze sensu i wartości, wyobraźni i twórczego podejścia. Potrzebujemy kultury, by oswoić i pojąć, co się wokół nas dzieje i porozumieć na nowo, porozumieć co do sposobów wyjścia z kryzysu i poukładania świata. Potrzebujemy kultury bardziej niż kiedykolwiek. Nasz zbiorowy, indywidualny dobrostan, rozwój, a w dobie permanentnego kryzysu przetrwanie zależą od jakości i złożoności naszej kultury, od pojemności naszej wyobraźni, od zdolności do abstrakcyjnego i krytycznego myślenia, innowacyjności, umożliwiających znalezienie nowych odpowiedzi na stare pytania i zadanie nowych pytań, które pomogą stworzyć wizję przyszłości. Kultura w tym sensie jest narzędziem zmiany, jest zasobem i potencjałem. To dzięki niej możemy się porozumieć i zrozumieć tak, by reagować na piętrzące się problemy naszej planety. Zagrożenie klimatyczne, społeczne nierówności, erozję relacji międzyludzkich. Kultury trzeba się więc uczyć, przygotowywać do konfrontacji ze złożonością rzeczywistości, by nie ulegać duchowemu i intelektualnemu lenistwu. Uczenie kultury ma przygotowywać do tego, by zastane hierarchię nieustannie poddawać krytycznej refleksji, podsycać ciekawość i chęć uczestniczenia w nieustannej wymianie sensów, znaczeń, sposobów ekspresji, symboli, kodów, interpretacji, które stanowią istotny budulec tożsamości indywidualnych i zbiorowych. Niegdyś popularny pogląd, że kultura jest gałęzią gospodarki, został już dawno obalony. Jest dokładnie odwrotnie. To gospodarka jest częścią kultury. Na forach ekonomicznych dyskutuje się już nie tylko o wskaźnikach i wektorach wzrostu, PKB, procentach, statystykach i czynnikach gospodarczych, ale o edukacji przyszłości, której jakość będzie decydowała o naszym cywilizacyjnym rozwoju. Najtęższe umysły świata postulują rozwijanie kompetencji przyszłości, dzięki którym może dokonać się istotna zmiana społeczna, a których rozwojowi sprzyja edukacja przez kulturę, obcowanie ze sztuką, muzyką, literaturą. Edukacja kulturalna jest niezbędnym elementem ogólnego kształcenia i oznacza kształcenie do świadomego uczestnictwa w kulturze, zaś uczestnictwo w kulturze pozwala na pełny udział w życiu społecznym wspólnoty. Z wielu pożytków z edukacji kulturalnej, a dalej z obcowania ze sztuką w ogóle, podkreślę jedno, być może najważniejsze, uruchomienie wyobraźni, poszerzanie jej pola, rozwijanie i ciągłe zapładnianie za pomocą kształcenia do kultury i przez kulturę. Wyobraźnia, eksperyment, przypuszczenie, warunkowe myślenie i tworzenie symulacji dają nam adaptacyjną przewagę, ponieważ ćwiczą nas w elastyczności i kreatywnym rozwiązywaniu napotkanych problemów. Bez intelektualnych ćwiczeń z kreowania możliwych i potencjalnych scenariuszy zdarzeń pozbawieni jesteśmy mocy tworzenia i kształtowania rzeczywistości, a tym samym skazani na bieżące reagowanie na bezpośrednie zagrożenia i okazje. W Polsce edukacja kulturalna prezentuje się bardzo mizernie. W powszechnym systemie edukacji w Polsce uczniowie w ciągu 8 lat spędzają na lekcjach poświęconych sztuce, głównie plastyce i muzyce, niewiele ponad 200 godzin. Dla porównania, w większości państw europejskich liczba zajęć artystycznych w cyklu kształcenia ogólnego mieści się w przedziale od 800 do nawet 2500 lekcji. Warto zadać pytanie o kulturę w kontekście edukacji. Jak ważne i połączone są obie? Czesław Miłosz po powrocie do Polski nie mógł się nadziwić, że Ministerstwa Kultury i Edukacji to są osobne urzędy. Uświadommy sobie więc, że to naczynia połączone. W sieci od wielu, wielu lat krąży anegdota o tym, jak Winston Churchill zareagował na propozycję drastycznych ograniczeń finansowania kultury w związku z wydatkami wojennymi. Zadał pytanie, skoro nie ma kultury, to o co walczymy? Prawdziwości tych słów nie potwierdzają żadne źródła, ale samo pytanie jest warte powtórzenia właśnie teraz, kiedy rozmawiając o nowej umowie społecznej, znowu się spieramy o to, jakiej Polski chcemy, do czego aspirujemy i o jakiej przyszłości marzymy. Bezprecedensowa sytuacja, adaptacja do zmienionej rzeczywistości i przygotowanie na świat po pandemii musi kreatywnością rozwiązań dorównać wyjątkowości kryzysu, a ich zasięg skali problemu.
I to jest zadanie dla nas wszystkich, uruchomić wyobraźnię, żeby zbudować taki świat po kryzysie, w którym kultura może się rozwijać i stworzyć warunki dla społecznego rozwoju. Jest rok 2021. Czy o istocie kultury trzeba nadal się przekonywać? Czy należy kolejny raz powtarzać prawidła o głębokim sensie kultury, o tym, że jest platformą społecznego kontaktu, że kierunkuje ludzkie działania, nadaje im sens i wartość, że pomaga oswajać, opisywać i tłumaczyć otaczający świat w całej jego złożoności, że jest probierzem kompetencji miękkich, koniecznych do współistnienia we wspólnocie różnych od siebie ludzi, zaufania, solidarności, empatii i dialogu. Dzisiaj spotykamy się pod hasłem Nowa Umowa Społeczna. Na finał trzydniowego święta rozumu, idei, współdzielenia, doświadczenia mówimy o wartościach naszego pokolenia. Niech więc głośno wybrzmi, że kultura jest wartością samą w sobie, przedmiotem szczególnej troski i odpowiedzialności obywateli i władzy. Bez niej nic by nam się nie udało. Nie potrafilibyśmy ze sobą rozmawiać, siadać do wspólnego stołu, organizować politycznego, społecznego i gospodarczego porządku. Deliberując nad nową umową społeczną, nad wszystkimi jej wymiarami, musimy wykonać ćwiczenie na wyobraźnię. Odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest koszt niedoceniania kultury i nie stawiania jej wysoko na liście priorytetów. Bo to jej jakość warunkuje jakość wszystkich wymiarów naszego życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jakość demokracji w naszym kraju. Wreszcie jakość naszego życia. Dziękuję. Nie wiem jak Państwo, ale ja tu usłyszałem co najmniej kilka takich ministerialnych expose w nowej wolnej Polsce. Choć przyznam, że nie wiem, czy Czesław Miłosz by się ucieszył, że ten gość nie tylko uczy nasze dzieci, rozszczepia atom, ale jeszcze ma rządzić kulturą, tak? Pan Czarnek. Dreszcz. Żeby się opowiedzieć, żeby opowiedzieć samego siebie, żeby mówić w ogóle, potrzebujemy języka. I następna mówczyni wyrąbuje sobie i nam ten język na co dzień w swoich tekstach. Ta dziennikarka, reporterka i autorka książek, między innymi poddaje się pierwszego w Polsce reportażu o muzułmankach. Prowadziła zresztą rozmowę na Igrzyskach Wolności kilka lat temu. To jeszcze nie była taka skala. Jest związana z wysokimi obcasami. Gazetą Wyborczą, będzie też prowadzić podcast Pocztówki z Giladu na łamach Liberté. Pisze głównie o prawach człowieka oraz o polityce i kościele. I dużo mówi o niej to, że zamiast siedzieć tutaj z nami przez ostatnie trzy dni w Łodzi, mimo że była od samego początku, zamiast tego organizowała piknik i dmuchała balony na pikniku charytatywnym. No i na szczęście dotarła na swoje własne wystąpienie. Anna J. Dudek. Dobry wieczór Państwu, jestem mała, więc może trochę niżej jednak. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, bardzo dziękuję, że wciąż tutaj Państwo są mimo tej późnej pory. Ja nazywam się Anna Dudek i rzeczywiście jestem reporterką i dziennikarką wysokich obcasów. I dlatego też tu jestem, bo jestem depozytariuszką historii wielu kobiet. Wielu historii wielu kobiet. Ale chcę Wam też przedstawić się inaczej. Chcę Wam powiedzieć, że jestem córką Małgorzaty, wnuczką Reny i prawnuczką Jadwigi. A mówię o tym dlatego, że moja mama, moja babcia i moja prababcia nie miały wielu okazji, żeby ich głos był usłyszany. Jestem też mamą Gustawa, Gutek ma 2,5 roku i jestem ciotką Ulki. A mówię o tym dlatego, że chcę, żeby głosy naszych dzieci, naszych synów, naszych córek wybrzmiewały tak samo donośnie. Jestem też tutaj oczywiście jako obywatelka, bo jestem wściekła i jestem zmartwiona tym, co się dzieje. Kilka dni temu czytałam znakomity tekst w dzienniku La Repubblica. To był tekst o tym, że z ulic Kabulu zniknęły kobiety. Tekst był poruszający. Autor pisał o tym, że miasto stało się smutne, melancholijne i monochromatyczne. To jest, proszę Państwa, marzenie fundamentalistów w każdej szerokości geograficznej. Oni marzą o tym, żeby nas zamknąć w domu, żebyśmy się nie edukowały, żebyśmy się nie kształciły, żebyśmy prały, sprzątały, gotowały, oporządzały wszystkich członków rodziny starszych i młodszych w milczeniu i żebyśmy rodziły.
To jest dokładnie powód, ten powód, dla którego jesteśmy wygumkowywane z historii i spychane na jej bardzo, bardzo wąski margines i powód, dla którego w coraz szybszym tempie pozbawia się nas praw. Siedzimy na tej sali, ja stoję akurat tutaj, ale jesteśmy w tej samej dokładnie sytuacji. W sytuacji, kiedy jeżeli którakolwiek z nas zajdzie w ciążę i coś będzie nie tak, nie mamy prawa o sobie decydować, o sobie, o życiu naszej rodziny. Nasze fundamentalne prawa są łamane. Oczywiście kilka miesięcy temu ukazał się taki wywiad prezesa dużej rządzącej partii o tym, że jeżeli, no przecież jest wolność, jak to nie ma wolności, nie podoba się, można jechać za granicę, zrobić zabieg. Ten wyrok pseudotrybunału Julii Przyłębskiej, pseudowyrok pseudotrybunału, który nas wyprowadził na ulicę dzięki strajkowi kobiet i furii, skanalizowanej furii bardzo wielu kobiet i wielu mężczyzn, to jest właściwie tylko kulminacja tego paternalistycznego podejścia do nas, tego, że jesteśmy traktowane jak nierozumne małe dziewczynki, jak tępawe stokrotki, które nie potrafią decydować o tym, co jest dobre dla nich i dla ich rodzin. Podobnie ta nasza ponura rzeczywistość, codzienność, w której jesteśmy, to samo dotyczy pałowania kobiet na ulicach, to samo dotyczy zaganiania ludzi, protestantów i protestantek w kotły, to samo dotyczy psikania gazem w oczy, szarpania protestantów i demonstrantów, czy stawiania absurdalnych absolutnie zarzutów, na przykład Marcie Lempart, liderce strajku kobiet i innym aktywistkom i aktywistom. Moim zdaniem to się niczym nie różni od chłostania kobiet w Kabulu. Chcę wam powiedzieć, jak tu dzisiaj przyszłam. Przyszłam piechotą, zazwyczaj chodzę piechotą, nie mam prawa jazdy, więc robię bardzo dużo kilometrów chodząc. W tych spacerach bardzo często towarzyszy mi gutek. Czasami to są spacery, czasami wędrówki, zwykle gonitwy. Gutek waży 13 kg, wózek waży kilka kilogramów. Zwykle mam plecak albo torbę, które ważą kilka kilogramów i zakupy, które ważą kilka kilogramów, więc noszę około 20 albo 20 paru kilogramów. Muszę się wspinać na bardzo wysokie krawężniki, omijać dziury w drodze, chodzić po krzywych krawężnikach, targać wózek po schodach, bo bardzo rzadko są podjazdy. A mówię o tym dlatego, że my musimy nie tylko rozbijać szklane sufity, ja wiem, że to jest wyświechtany termin, ale jednak tak wciąż jest i to jest wciąż element naszej codzienności. My musimy właśnie wspinać się na te krawężniki, musimy omijać te dziury i musimy targać wózki po schodach. Zaczęłam mówić o tym pseudowyroku. To jest wisienka na torcie, robaczywym, koślawym, obrzydliwym torcie tego paternalistycznego podejścia do nas. I to jest tylko egzemplifikacja właściwie takiej oczywistej oczywistości, która polega na tym, że nas nikt nie traktuje poważnie. Mówiłam o stokrotkach, paprotkach, można to określić jakkolwiek. Nikt nie traktuje kobiet poważnie. My jesteśmy podejrzliwie i protekcjonalnie traktowane u lekarza, przez policję, przez prokuratorę, przez sądy, przez urzędników, przez polityków oczywiście, na szczęście nie wszystkich. Mamy rodzić, nie gadać, najlepiej nie myśleć. Nie podoba się, jest wam źle? Możecie milczeć. Kiedy więc słyszę z ust polityków takie słowa, że rodzina jest arcypolska, jest święta i trzeba ją chronić, mam ochotę wysłać tychże polityków, mam bardzo konkretnych na myśli, pod parę dobrych adresów. To są adresy kobiet, aktywistek i to właściwie to jest ich scena, ja mówię dla nich też, które od wielu lat walczą o prawa kobiet, ale nie w sferze werbalnej. One rzeczywiście robią po prostu niesamowitą, fantastyczną i bardzo trudną robotę. I tak na przykład wysłałabym ich do Krystyny Kacpury, która jest szefową Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. I Krystyna mogłaby im opowiedzieć, jak wygląda w Polsce dostępność do antykoncepcji. Powiem wam, jak wygląda, bo nie ma tu Krystyny akurat. Otóż wynosi 35,1%. To jest najniższy wynik na kontynencie. Przed nami jest, wszyscy są przed nami, łącznie z Ukrainą, gdzie to wynosi 60% ta wartość. Oczywiście prawie niewykonywalne jest otrzymanie pigułki dzień po, czyli antykoncepcji awaryjnej, chyba że ma się pieniądze, układy i czas, którego w tej sytuacji oczywiście nie ma. I chyba że trafi się na lekarza, który owszem ma sumienie, ale nie ma klauzuli. Krystyna i inne działaczki mogą też powiedzieć o tym, jak wygląda depresja kobiety, która już wie o tym, że nosi uszkodzony albo śmiertelnie chory płód. Może opowiedzieć o tym, ile setek telefonów dziennie odbierają dziewczyny. Jak dzwonią mężowie, partnerzy, czasami mamy, przyjaciółki, bo kobiety nie są w stanie mówić. Potrafią tylko, to jest określenie Krystyny, wyć.
Skoro mowa o służbie zdrowia, mam dla was taki quiz malutki. Ile trwa w Polsce zdiagnozowanie u kobiety endometriozy? Jak długo? Tak, 8 do 10 lat. A wiecie dlaczego? Dlatego, że bólu kobiet i cierpienia kobiet nie traktuje się poważnie. Kiedy kobieta skarży się na ból, słyszy, ale miesiączka musi boleć. Nie, miesiączka nie musi boleć. Jedna na trzy kobiety umiera na zawał. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nikt nie edukuje nas, jak wyglądają objawy zawału u kobiety. Są inne niż u mężczyzny, więc kobiety umierają. Jest taki raport, powiem o nim krótko. Dwa lata temu opublikowała go właśnie Federa. Przemoc instytucjonalna w Polsce o systemowych naruszeniach praw reprodukcyjnych. To jest lektura wstrząsająca, bardzo polecam. I teraz tak, w Polsce mamy 17 milionów potencjalnych pacjentek ginekologicznych, ale w tymże roku z porad ginekologicznych i położniczych skorzystało 4 100 tysięcy kobiet, czyli niecała 1/4. Co z resztą? Gdzie jest reszta? Nie są godne opieki? Kobiety muszą korzystać bardzo często z prywatnej opieki zdrowotnej, jeżeli je na to stać. Bardzo wielu nie stać. I teraz taka dana, która mnie poraża. W gminach miejskich na jedną poradnię przypadają 4 tysiące kobiet, w wiejskich to jest 10 tysięcy, proszę państwa. I wszystko okej, jeżeli kobieta ma samochód i może tam dojechać, albo ktoś może ją zawieźć. Ale ona zwykle ma do ogarnięcia troje, pięcioro, albo jakąś liczbę swoich dzieci, być może jedną. Może schorowanych rodziców, gospodarstwo, męża, partnera i tak dalej. A jeżeli nie ma autobusu, to nie ma jak dojechać, bo proszę państwa, autobusy zostały skasowane i te połączenia, więc ludzie są po prostu odcięci od świata. Jest taka procedura refundowana przez NFZ. To jest procedura zajmowania i zakładania i usuwania antykoncepcyjnej wkładki domacicznej. Ale mimo tego, że jest refundowana, kobietom tego nic nie mówi. W związku z czym z tych 17 milionów kobiet, przepraszam, 4 milionów, które uzyskały te porady, założono je, uwaga, 8 tysiącom. Bo albo się nie informuje o tym, albo się wymaga opłat. Można też zadzwonić, mówiłam o tych dobrych adresach. Dobry adres to jest Fundacja Rodzić po Ludzku, która od 20 lat walczy o prawa kobiet do godnego porodu. Kobiety, które tam działają, mogą opowiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja na porodówkach, jak jesteśmy traktowane, jak wygląda nieprzestrzeganie standardów opieki okołoporodowej, choć jest lepiej. Ale to nie znaczy, że jest dobrze. To jest ciągle robienie zabiegów bez zgody pacjentki, traktowanie jej jak petentki. Przekonanie, że każdy wie lepiej, co ona czuje, kiedy właśnie rodzi swoje dziecko. Ja kiedy wyszłam z porodówki, miałam na piersiach miałam śniaki, odciśnięte dłonie położnej, która uczyła, pomagała mi karmić. Mam niewidomą przyjaciółkę, która kiedy rodziła swoje dziecko, traktowano ją jak niespełna rozumu i słyszała komentarz, a po co niepełnosprawnej babie dziecko? Ale rodzina jest arcypolska. Można też zadzwonić do jednej z moich znajomych, którą poznałam dzięki swojej pracy. Ona ma dwóch synów, jeden ma głębokie niepełnosprawności. Jest bardzo utalentowana, świetnie pisze, mogłaby pisać książki. Bardzo dobrze wykształcona, ale nie może dorabiać, bo jeżeli zarobi cokolwiek, to straci zasiłek, a ten zasiłek wystarcza zaledwie na parę pieluch. I potem ta matka, bo to zwykle jest jednak samotna matka, ona musi stanąć na głowie, żeby te pieluchy, leki, wózek, rehabilitację załatwić. Ale rodzina jest arcypolska. Jest tak arcypolska i taka święta, że kiedy zdarza się przemoc, jest natychmiast zamiatana pod dywan. Powiem wam historię, z którą podzieliła się kiedyś ze mną w wywiadzie Joanna Piotrowska, czyli szefowa Feminoteki. To była mała wieś na północy Polski i wszyscy się znali. Wszyscy wiedzieli, że w jednym z domów jest przemoc. Bardzo brutalna przemoc, która trwała wiele lat. W końcu po wielu latach doszło do rozprawy. Po tejże rozprawie, ona się ciągnęła przez jakiś czas, ta sprawa. Po rozprawie wyrok zapadł w zawieszeniu. Mężczyzna, mąż i ojciec wrócił do domu, wziął nóż i zamordował swoją żonę na oczach dzieci. Bo kobieta interesuje służby, które teoretycznie są powołane do ochrony i do pomocy wtedy, kiedy jest martwa. I to nie jest niestety tylko anegdota. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby powiedzieć systemowi wypierdalać.
taki jest strajku kobiet? Uważam, że tak. Bo zastanawiam się, ile warte jest życie kobiety. Nie wiem, czy moja złość i to, że przed chwilą byłam wulgarna, was razi. Jestem wściekła, jak traktowane są kobiety, które zgłaszają przemoc, kiedy są czołgane na policji, w sądach, kiedy nikt im nie wierzy, kiedy system wciąż chroni sprawcę i za nic ma ofiarę, bo nigdy nie jest wystarczająco wiarygodna. To są historie kobiet, które one często piszą do mnie albo dzwonią, kiedy gdzieś tam mnie znajdą, wiedząc gdzieś, czym się zajmuję, o czym piszę. Jestem dla nich ostatnią deską ratunku. Chcą nagłośnić sprawę, chcą jakiejkolwiek pomocy. Czasami się udaje, ale niestety zbyt rzadko. Bo przemoc jest wszechobecna. Ona jest w internecie, jest w domu, jest często w pracy, w urzędzie, na policji, w gabinecie lekarskim. Więc jestem wściekła na ten system, który nas upokarza i karze. Procesy, jeżeli do nich dochodzi, są bardzo długie, a wyroki skandalicznie niskie. Ale przecież mamy konwencję stambulską. Zaraz już nie będziemy jej mieć, bo zostanie wypowiedziana. Funkcjonariusze państwa mówią, że wystarczą polskie regulacje i są wzorem do naśladowania dla reszty Europy. To opowiem wam jeszcze kilka historii, jeśli pozwolicie. Ewę mąż odurzał kokainą i gwałcił. Po jednym z gwałtów znalazł ją jej 6-letni wtedy synek. Pobiegł po wodę i cucił mamę, która na szczęście się ocknęła. Inna kobieta była w 6 miesiącu ciąży, kiedy jej mąż i ojciec dziecka przywiązał ją do drzewa w lesie, wsiadł do samochodu i odjechał, bo chciał, żeby zrozumiała swoje błędy i żeby go już więcej nie prowokowała. Stąd nie dopatrzył się przemocy. Inna kobieta została przejechana autem na oczach swoich dzieci. Sąd wysłał rodzinę na terapię rodzinną. Inny mężczyzna jest podejrzany, że molestował swoją córeczkę. Dziewczynka moczy się na jego widok. Jest pod opieką psychiatrów i psychologów. Dostał opiekę nad tą dziewczynką. Matka dostała zakaz kontaktów. Anka uciekała z domu przed biciem i wyzwiskami i kiedy próbowała znaleźć jakąkolwiek pomoc, dopiero w 24 ośrodku znalazło się dla niej miejsce, dla niej i jej dwojga malutkich dzieci. Karolina ma zespół stresu pourazowego i lęki, ale boi się leczyć, bo się boi, że jej były mąż wykorzysta to przeciwko niej w sądzie, robiąc z niej wariatkę, co się często dzieje. 7 spraw na 10, proszę państwa, jest umarzanych. Sądy nie traktują nas poważnie, bo traktują, kiedy zgłasza się przemoc, sądy traktują to jako strategię procesową, a kobiety jako histeryczki, bo przecież nie wiedziała pani, jaki on jest, nie widziały gały, co brały. Dopiero teraz się pani ocknęła po 20 latach. Prokuraturzy nie lubią spraw o tak zwane znęty, bo psują statystyki. A ofierze wciąż nikt nie wierzy. Stowarzyszenie Eurydyka powstało właśnie po to, podobnie jak wiele internetowych grup wsparcia matek, które walczą o swoje dzieci o to, żeby żyć bez przemocy albo żeby od niej po prostu uciec, żeby chronić prawa matek. Ciekawe i symptomatyczne jest to, że podczas gdy mężczyźni, ojcowie z radykalnych organizacji walczących o prawa ojców brylują w Sejmie, w mediach, kobiety są niewidoczne, są anonimowe. A wiecie dlaczego? Bo się boją. Boją się nie tylko swoich byłych partnerów, którzy są często nieobliczalni. One się boją tego, że wszystko, co zrobią, zostanie wykorzystane przeciwko nim w sądzie i tak się często dzieje. Dlatego nie zgłaszają się do psychiatrów i psychologów, chociaż stres, w jakim się znajdują, powoduje potężne spustoszenia w psychice i w ciele, prowadzi do depresji, zaburzeń, lęków. Powiem wam jeszcze historię Magdy, bo to się właśnie stało w jej przypadku. Magda była w sądzie na rozprawie, kiedy usłyszała, że właśnie w tej chwili funkcjonariusze zabierają jej 3,5-letniego syna Franka do pieczy zastępczej. Spędził tam 10 miesięcy, dlatego że mimo tego, że miała opinię, dobrą opinię o swoim zdrowiu psychicznym, była podejrzewana to, że jest niestabilna, zaburzona, nieobliczalna. Franek spędził tam 10 miesięcy, podczas których nie urósł ani o pół centymetra. Przestał mówić, zaczął się moczyć. Dopiero po niecałym roku wrócił do mamy. Magda jest ofiarą przemocy. Jeżeli kobieta walczy o dzieci, o to, żeby wieść życie wolne bez przemocy, przed tą przemocą chce uchronić swoje dzieci, jest oskarżona o tak zwaną alienację rodzicielską. Powiem o niej krótko, bo wiem, że mówię już długo. To jest pseudoteoria naukowa, z której wycofały się wszystkie cywilizowane kraje świata. W Polsce robi ogromną karierę,
a jej zadaniem jest odwrócenie uwagi sądu od sprawcy przemocy, przerzucenie odpowiedzialności na matkę. I bywa podstawą do odebrania tej matce dziecka. W kraju Matki Polki, gdzie niby tak chroni się to życie, milion dzieci nie dostaje, proszę państwa, alimentów. Milion dzieci, to oznacza, że 280 tysięcy zobowiązanych do płacenia nie ułoży na swoje dzieci. To jest 40 milionów zadłużenia. A to wiemy dzięki działalności Fundacji Alimenty to nie prezenty i mecenas Danucie Wawrowskiej. Już kończę, jeszcze tylko konkluzja. W Polsce milion, proszę państwa, milion kobiet pada ofiarą przemocy. I w tym milionie są nasze mamy, nasze córki, nasze przyjaciółki, nasze siostry, nasze koleżanki z pracy. Prawdopodobnie siedzicie tutaj na tej sali. Ale kiedy feministki, aktywistki z Federy czy z Centrum Praw Kobiet czy z Feminoteki protestują i robią wszystko, żeby tak nie było, żeby tę rzeczywistość trudno trochę zmienić, słyszą, cytuję maila, to jest anonim. Ty pieprzona dziwko, zrezygnuj z aborcji albo sama zginiesz. Policja nie zareagowała. Jeśli więc kogoś razi to, że użyłam słowa wypierdalać z tej sceny i takie jest hasło strajku kobiet, uważam je za wyjątkowo łagodne i adekwatne, zapraszam do refleksji nad tym, co przeszły te kobiety, których historie składają się na ten okrągły milion. Bo my jesteśmy wściekłe, jesteśmy zrozpaczone bardzo często. Często nie mamy siły, ale jesteśmy wściekłe. Dzięki strajkowi te furie widać na ulicach. Tylko że teraz my już wiemy, że nie jesteśmy same i nie będziemy szły same. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wybaczą państwo, że to przemówienie trwało dłużej niż zakładaliśmy, ale też z tej sceny padało wiele razy i padło tak, że teraz na sam koniec bardzo dobitnie, że kobiety już nie będą czekać, nie będą prosić, będą po prostu sobie wezmą równość i sprawiedliwość. Ostatnie przemówienie tego wieczoru i ostatnie wystąpienie na Igrzyskach Wolności przynależy do pisarki i reporterki, która wydała powieść Toksymia, zbiór reportaży Bukareszt, Kurz i Krew, Błoto słodsze niż miód, mieszka w Warszawie i w Tiranie. Dzisiejsze wystąpienie to jest A jak alfabet polski albo analfabetyzm wtórny. Mnie się tak oświrmuje z analfabetyzmem polskim. Mogę tylko państwa prosić o pełną uwagę. Małgorzata Reimer. Dobry wieczór. Chciałabym państwu przedstawić swoją wersję elementarza polskiego. A jak alfabet albo analfabetyzm wtórny. Polakom raczej nie chce się czytać. W zeszłym roku 58% nie przeczytało żadnej książki. 3/4 Polaków nie rozumie tego, co czyta. 10 milionów nie ma w domu ani jednej książki. I jakoś sobie żyją z Bożą pomocą. B. Jak Biedronka. Biedroneczko, skocz do nieba, przynieś nam kawałek chleba. Ponieważ ceny w Polsce rosną, a premier nie wie, ile kosztuje chleb. A ile kosztuje miska ryżu? C. Jak cnoty niewieście. Minister edukacji popiera właściwe wychowanie kobiet, polegające na ugruntowaniu dziewcząt do cnót niewieścich. W młodych kobietach jest zepsucie duchowe i egoizm. Należy połamać im powykręcany kręgosłup moralny i nastawić na nowo. D. Jak dobre dzieci. Więźniowie polityczni polskiej szkoły. Szkoleni do kultu żołnierzy wyklętych i papieża. Byłoby wspaniale, gdyby bez strachu szli na czołgi. Drogie dzieci, bagnet na broń, trzeba krwi. Jak słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. Dlaczego, Polsko? Ponieważ jesteś tego warta.
Dz jak dzban. Młody dzban to wazon. Stary dzban to dziades. Kiedy wróciłam do Polski po dłuższej przerwie i po raz pierwszy usłyszałam słowo dzban, zachwyciłam się jego dzbanowatością. Dzban to dla mnie starszy mężczyzna, któremu wydaje się, że wie wszystko, ale tak naprawdę nic nie kuma. Niedawno czeska pisarka Radka Dynamarkowa opowiadała, że pewien krytyk literacki, nie wiedząc z kim rozmawia, zaczął z niej szydzić, jak może nie dostrzegać wątków beketowskich w twórczości Dynamarkowej. Inna czeska pisarka, Petra Hulowa, powiedziała mi ostatnio, że język czeski nie doczekał się jeszcze odpowiednika dziadersa, bo debata publiczna w Czechach nie zidentyfikowała tego zjawiska. Pani Radko, tamten krytyk to był dzban. E, jak energetyki. Polacy są wyczerpani. 69% cierpi na przewlekłe zmęczenie. Kiedy wpisałam w wyszukiwarkę Google Polacy są, wyświetliło mi się najpierw Polacy są zmęczeni, a potem kolejno Polacy są najlepsi. Polacy są brzydcy. Polacy są biedni. Polacy są jak lawa. Polacy są smutni. Polacy są przepracowani. Polacy są grubi. Polacy są wredni. F. Jak fala. Kolejne fale koronawirusa, które nas zaleją. Woda, która nas pochłonie z powodu globalnego ocieplenia. Fale gniewu. G. Jak granica. Albo G. Jak gościnność. Właśnie teraz, kiedy tutaj sobie siedzimy, tam pod granicą naszego kraju tkwią ludzie, którzy są spragnieni i głodni. Dwóch uchodźców pod Terespolem jest w krytycznym stanie. Jeden z nich zapadł w śpiączkę cukrzycową i stracił przytomność. Ale pogotowie odmówiło przyjazdu, a Straż Graniczna nie reaguje. Być może dlatego, że strażnicy nie znają przysłów. Polska cnota każdemu otworzyć wrota. Albo gość w dom, Bóg w dom. Tak więc czekamy spokojnie, aż uchodźcy na polskiej granicy zaczną umierać. Niech nam tylko nie przeszkadzają, gdy w święto Matki Boskiej Różańcowej będziemy odmawiać różaniec do granic. Tak jak w zeszłym roku pomodlimy się o pokój dla świata. I żeby ci wstrętni uchodźcy już sobie poszli. H. Jak hajs. Hajs musi się zgadzać. I. Jak intronizacja. Odkąd w 2016 Jezusa Chrystusa intronizowano na króla Polski, wszystko jakoś zaczęło się układać. Chrystusowi zawierzono państwo polskie, rządzących i wszystko, co Polskę stanowi. Koszty uroczystości na 6000 osób nie były znowuż takie duże. To jedno z takich przedsięwzięć, które bardzo się Polsce opłacało. Mam nadzieję, że śpicie spokojni. J. Jak jedwabne. Jedwabne sukienki, jedwabne koszule, jedwabne stodoła, jedwabne pogrom i prawda. K. Jak kościół. Kościół katolicki nie ma sobie nic do zarzucenia, a jednak nie ustają ataki na polski kościół. Na szczęście jest Robert Bąkiewicz. Jestem gotowy dobywać miecz z pochwy i walczyć. Czy my jesteśmy rycerzami XXI wieku? My, wszyscy katolicy, jesteśmy powołani do tego rycerstwa, do świętej walki, świętej wojny. Nie wiadomo, czy Bąkiewicz walczy także ze swoimi demonami. L. Jak LGBT. To nie są ludzie, to ideologia. To nie są ludzie,
to są kozły ofiarne złożone na ołtarzu polskiej hipokryzji. Eł, jak łopata. 64-letni mieszkaniec Płońska zabił łopatą 4 szczenięta. Mężczyzna miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Postronne osoby słyszały skomlenie psów dobiegające z jego posesji. Widziano także, jak mężczyzna szedł z łopatą w ręku i słyszano zawodzenie psów. Po kilku tępych odgłosach uderzeń skomlenie ustało. M. Jak małpkę. Każdego dnia przed południem Polacy kupują 1 000 000 małpek. Aż 600 tysięcy klientów kupujących małpki odwiedza sklep 2 razy dziennie. Małpki pije się na stojaka, na szybko. Przed pracą, na rozruch. Mała małpka to się nie liczy. Małpki są takie słodkie, smakowe. W Polsce od picia alkoholu umiera rocznie 12 tysięcy osób, czyli jedno małe miasteczko. N. Jak niewinność. W tym kraju nikt nie czuje się winny. O. Jak ojczyzna. Sybald powiedział, że im więcej mówi się o ojczyźnie, tym mniej z niej zostaje. P. Jak prochy. W Warszawie 1945 roku można było trafić na góry prochów, które na pierwszy rzut oka wyglądały jak zwały brudnej ziemi. Początkowo powracający rozgarniali te hałdy, spodziewając się pod nimi pochowanych ludzkich zwłok. Dopiero przeszkoleni pracownicy zakładu oczyszczania miasta uświadomili im przerażającą prawdę. To były ciała. Ta brudna, czarna masa, przesycona odłamkami kości, rozbłyskująca gdzieniegdzie resztkami biżuterii, nie skrywała zwłok, lecz składała się z nich. Tysiące pomordowanych spalono na prowizorycznych stosach i zebrano wspiętrzone czarne hałdy. Prochy, które udało się zebrać, około 8,5 tony, zgromadzono w 115 trumnach. Podczas uroczystości pogrzebowych nie było przemówień polityków. Nikt nie odważył się na próbę zawłaszczenia tak dramatycznego wydarzenia. Takie słowa przeczytałam na Facebooku 1 sierpnia. Tygodniami nie mogłam przestać o nich myśleć. Kiedy szłam do Żabki przez Rondo Wiatraczna, widziałam na ulicach góry popiołów. R. Jak raj gwałcicieli. Niemal co trzeci Polak uważa, że seks bez zgody drugiej osoby może być usprawiedliwiony przez okoliczności. Jak była ubrana? Czy piła alkohol? Same sobie kurwy są winne. Panie, chcecie uniknąć gwałtu? To nie ubierajcie się jak szmaty. S. Jak samobójstwa dzieci. W zeszłym roku w Polsce zabiło się 107 dzieci. Najmłodsze miało 8 lat. 44% polskich nastolatków ma objawy depresji. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich. A co z silną polską rodziną? Te statystyki sfałszowała Unia Europejska. Eś, jak śmieci. Importujemy więcej śmieci niż wywozimy. Między rokiem 2015 a 2018 import odpadów zwiększył się prawie trzykrotnie. Wśród śmieci, które chciałoby wyeksportować państwo polskie, są osoby LGBT, lewacy i ateiści. Uchodźcy – won. Odmieńcy – won. To jest kraj dla moralnych katolików. A Norwegia niech sobie weźmie Olgę Tokarczuk. T. Jak Tinder. Na grupie bękarty Tindera, którą polecił mi mój były chłopak, którego poznałam przez Tindera,
Użytkownicy zamieszczają screenshoty rozmów. Mężczyźni mają różne sposoby, żeby zagaić. Czy lubisz w dupę? Gdzie lubisz wytysk? Chciałbym cię przytulić, ale boję się, że cię przelecę. A loda chcesz, ty kurwo? Mimo dużego zainteresowania seksem wśród mężczyzn, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Od tego COVID-a, co go podobno nie ma, strasznie umieramy. I rekordowo mało się rodzimy. W 2020 liczba Polaków zmniejszyła się o 115 tysięcy. Silną Polską cieszy się coraz mniej Polaków. U. Jak Uber. Polacy psioczą, że Uberem jeżdżą zazwyczaj cierpy. Cierpami są Ukraińcy, Rosjanie, Gruzini, Hindusi. W taksówkach najczęściej milczą, bo nie znają polskiego i w ogóle nie chce im się gadać, są zmęczeni. Nikt się nie zastanawia, czy cierpi. W. Jak wolność. Herta Müller powiedziała, że wolność to coś takiego, czego jedni potrzebują, a inni nie. I coś takiego, czego jedni się boją, a inni nie. X. Jak Xanax. Dilerzy narkotyków w Warszawie i pewnie gdzie indziej też sprzedają także opakowania Xanaxu, czyli leku na lęk stosowanego na przykład przy atakach paniki. Najmniejsze opakowanie, 30 sztuk, można kupić za 120 zł. Xanax szalenie uzależnia, bo błyskawicznie wyłącza emocje i przynosi spokój. To tak, jakby rozstępowało się przed wami morze. Jakbyście leżeli w hamaku nad morzem, ale nie ma ani hamaku, ani morza. Co czwarty dorosły Polak ma jakieś zaburzenia psychiczne. Znajomy dealer miał ostatnio załamanie nerwowe. Teraz koledzy przychodzą do niego na zmiany, żeby sprawdzić, czy się przypadkiem nie powiesił. Martwią się, kto załatwi im Xanax. Psychiatrzy, którzy przepisują Xanax, biorą za wypisanie recepty 150 zł. To drożej niż u dealera. Z. Jak zadanie domowe. Twoja babcia całe życie dźwiga krzyż. Twoja matka ma krzyż pański z twoim ojcem. Twojego dziadka boli w krzyżu. Gdy twój ojciec wraca z pracy, czuje się jak z krzyża zdjęty. Twoja ciocia mówi, że jej życie to droga krzyżowa. Ile krzyży wisi w twoim mieszkaniu? Odpowiedź pokoloruj na czarno. Ży. Jak Żydzi. Ty Żydzie. Ty Żydówko. Tęsknię za tobą, Żydzie. Zi. Jak źle. W znaczeniu źle ma się kraj. Dziękuję. Zapraszam na scenę wszystkich, którzy występowali dzisiaj wieczorem. Olga Drenda, Stanisław Łubieński, Sveta Dimitrowa, chodźcie na scenę, bo to jest finał. Katarzyna Bienkiewicz, Marcin Górski, Olga Brzezińska, Anna Dudek i Małgorzata Reimer. Proszę Państwa, to są ostatnie Igrzyska Wolności. To są ostatnie Igrzyska Wolności, no chyba, że przyjdziecie tutaj pod scenę i okaże się, że zrobimy następne. To co, przyjdziecie? No to chodźcie. Chodźcie. Chodźcie pod scenę, bo inaczej będą ostatnie Igrzyska. I brawa dla wartości naszego pokolenia. Moim zdaniem to jest strasznie wartościowe pokolenie, proszę Państwa. Zapraszam na scenę też Błażeja Lękowskiego, który z naszym zespołem zorganizował te Igrzyska, kiedy ja byłem na wakacjach we Florencji. Gdzie jest Błażej? Jest Błażej. Szanowni Państwo, chyba długa podróż za nami, ale wydaje mi się, że było całkiem ciekawie. I myślę, że kolejne Igrzyska jednak zorganizujemy. Wielkie, wielkie dzięki. Ja chciałbym bardzo zaprosić tutaj cały nasz zespół, bo pracowało nad Igrzyskami 200 osób i chciałbym, żebyście te osoby zobaczyli.
Nie, wszyscy wolontariusze, cały zespół Liberte, pracownicy fundacji, technicy, zespół pani Agnieszki, chodźcie tutaj na scenę. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Ja dziękuję. Nie wiem, czy to wszyscy, ale szanowni państwo, to było 74 spotkania, ponad 300 panelistów, nieprawdopodobne tempo pracy. Ten zespół to są po prostu boscy ludzie. Ja strasznie, strasznie chciałem wam podziękować, bo myślę, że zrobiliśmy coś fantastycznego i bardzo, bardzo dziękuję wam za tak ciężką, ciężką pracę. Myślę, że tworzymy coś wyjątkowego i będziemy tworzyć dalej. Zapraszamy na kolejne Igrzyska Wolności, tym razem w październiku, 14-16 października 2021 i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dwa. Do zobaczenia za rok. Trzeba pani Agnieszki. Słuchajcie, jeszcze jedno. Ci z was, którzy jeszcze mają siłę, to 6. dzielnica. Adres znacie. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Work is different now. We're commuting less, virtually meeting more. Separating work life and life can feel challenging. It's easy to forget that to thrive at work, we need to take care of ourselves. Microsoft Viva Insights offers new experiences to balance productivity and well-being.
Personal insights help you stay at your best and most productive. Add structure to your remote workday by opting for a virtual commute, carving out time to have a productive start in the morning and mindfully disconnect in the evening. Protect time before your calendar fills up for focused work, coaching, and learning. Take regular mental breaks with Headspace, tapping into dedicated moments of mindfulness. Use emotional check-ins to tune into your day-to-day mindset and well-being. Strengthen team bonds with Stay Connected experiences that prompt you to praise collaborators, schedule one-on-ones, and follow up on pending commitments and outstanding tasks. Insights for managers and leaders offer windows into how work happens and the impact on employee well-being. Identify where teams may be isolated and take action to break down silos. Quickly discover opportunities to prevent burnout, promote coaching and development, and boost engagement. You and your team's well-being is important, especially in times of change. Taking care of one another allows you to thrive and your organization to build resilience. Experience how new well-being insights in Viva can help. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magdalena Melnyk.